Witam Was serdecznie, mówi Asia. Zapraszam Was do praktyki, która pomoże Wam w rozciągnięciu tylnej taśmy. Popracujemy mocno nad tyłami nóg. Zachęcam i zapraszam do praktyki. Wejdź do pozycji klęku podpartego, ustawiając kolana w linii bioder, dłonie w linii barków. Pamiętaj o podwinięciu kości ogonowej, o napięciu mięśni brzucha. Staraj się to napięcie utrzymać przez całą sekwencję. Przygotujemy sobie teraz tylną taśmę do pracy. Wysuń prawą stopę pomiędzy dłonie. Przesuń ją dość mocno w przód, puszczając biodra luźno. Prawe kolano powinno znaleźć się w linii prawej kostki. Wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki. Jeśli masz trudność w ułożeniu dłoni na macie z jednoczesnym wydłużeniem kręgosłupa, możesz użyć klocków. Pamiętaj, że mięśnie brzucha są aktywne. Zrób wdech, spróbuj puścić biodra luźno, wydłuż kręgosłup i z wydechem zacznij jednocześnie cofać biodra, ale wydłużać kręgosłup, próbując wyprostować nogę w kolanie. I znów na wdechu postaw stopę, puść biodra luźno, z wydechem wycofaj biodra, wydłużając kręgosłup. I zrób 5 takich płynnych ruchów. Możesz pozostawić nogę delikatnie ugiętą w kolanie, skupiając się na wydłużeniu dolnych pleców, na ściągnięciu łopatek. I wdech, wydech. Jeszcze raz, wdech i wydech. Zatrzymaj się w tej pozycji. Spróbuj teraz przesunąć lewą piętę na środek. Wycofaj się, usiądź na piętę. Ona powinna znaleźć się pod kością ogonową. Wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki. Pamiętaj, że mięśnie brzucha są aktywne i ruch skłonu zaczyna się w biodrach. Zacznij powoli pochylać się w przód. Cały czas z ruchem wydłużenia w kręgosłupie możesz zatrzymać się w takim momencie, w którym Twoje plecy będą proste, kręgosłup wydłużony. Zrób 5 głębokich oddechów. I tą samą drogą powoli wróć na matę. Wycofaj się do pozycji klęku. Możesz zrobić kilka ruchów biodrami na boki. I wysuń lewą stopę w przód. Spróbuj puścić biodra, ustawiając kolano w linii kostki. Łopatki ściągnięte, kręgosłup wydłużony, aktywny brzuch. I z wydechem zacznij, wydłużając kręgosłup, prostować nogę w kolanie, wycofując biodra. Staraj się jednak nie przekraczać linii kolana. I wdech. Wydłużony kręgosłup, puść biodra luźno. Wydech. Skłon i wdech, wydech, jeszcze 2 takie płynne ruchy, wydech, jeszcze raz, wdech i wydech. Zatrzymaj się w tej pozycji, przestaw teraz prawą piętę na środek, wycofaj biodra, usiądź na piętę, ona powinna znaleźć się pod kością ogonową. Wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki i powoli zejdź do skłonu. Tak, staraj się nie schodzić zbyt nisko, jeśli Twoje plecy zaczynają się zaokrąglać. Kręgosłup powinien być wydłużony, a ruch skłonu zaczynać w biodrach. 5 głębokich oddechów. Powoli wycofaj się, wróć do pozycji klęku. Możesz zrobić kilka ruchów biodrami na boki. Ponownie wyprowadź prawą nogę do przodu, ale postaw ją zdecydowanie bliżej siebie. Podwiń teraz palce tylnej stopy i na wdechu unieś biodra w górę, prostując obie nogi w kolanach. Tylną stopę ustaw palcami delikatnie na zewnątrz. Wyrównaj linię bioder, wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki. Jeśli potrzebujesz, użyj klocków odpowiedniej dla Ciebie wysokości. Plecy są proste, kręgosłup wydłużony. 5 oddechów w
pozycji. I na wdechu delikatnie unieś się w górę. Pozostaw lewą dłoń w linii prawej stopy i nie zmieniając ułożenia bioder, z kolejnym wdechem unieś prawą rękę w górę. I 5 głębokich oddechów. Z wydechem opuść. Spróbuj teraz przewędrować rękoma, ustawiając stopy palcami do przodu. Znów wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki, pozostaw linię stopy z linią biodra. Nie przesuwaj się zbyt mocno na palce stóp. Ściągnij łopatki, wydłuż kręgosłup i powoli zacznij schodzić do skłonu, utrzymując proste plecy. Jeśli potrzebujesz, użyj klocków na odpowiedniej dla Ciebie wysokości. Priorytetem w tych pozycjach jest wydłużenie w kręgosłupie i proste plecy. Zrób 5 głębokich oddechów. Powoli wróć i przewędruj do lewej stopy. Przyciągnij lewą stopę bliżej. Podwiń palce stóp, unieś biodra w górę. Odstaw prawą stopę, wyrównaj linię bioder. Wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki. Z wydechem zejdź do skłonu, do pozycji piramidy. 5 głębokich oddechów. Prawa dłoń w linii lewej stopy. Staraj się nie zmieniać ułożenia bioder i na wdechu unieś lewą rękę w górę. 5 głębokich oddechów. Powoli. Odłóż obie dłonie na matę i znów przewędruj rękoma do przodu. Ustaw stopy równolegle do krótszych krawędzi maty i w tym wariancie, wydłużając kręgosłup, spróbuj wysunąć dłonie jak najdalej. Ponownie możesz użyć klocków. Mięśnie brzucha są aktywne, napięte. Cały ruch skłonu zaczyna się w biodrach. Pamiętaj, że dolne plecy są wydłużone. 5 oddechów. I powolutku wróć w stronę prawej stopy do pozycji klęku. Poruszaj biodrami na boki i przejdź do pozycji balasana. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej praktyce. Zachęcam do częstej praktyki. Myślę, że będziesz widzieć różnicę z tygodnia na tydzień. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.